Was serdecznie na kanale Born Games TV. Ten odcinek poświęcony będzie grze polskich autorów, grze Filipa Miłyńskiego i Jana Zalewskiego pod tytułem Łowcy Kryształów. Za grę w Polsce odpowiada wydawnictwo Fox Games, które przekazało grę do recenzji i bardzo im za to dziękuję. Co to są Łowcy Kryształów? Ano gracze będą starali się zwerbować najemników, którzy z kolei będą zwerbowali kolejnych, czyli będziemy zwiększali swoją ekipę najemników. Ci najemnicy będą wydobywali kryształy, zdobywali artefakty i starali się tych kryształów wydobyć jak najwięcej o najlepszej wartości. To jest tak pokrótce. Zobaczcie więc, jak to prezentuje się na stole, jak wyglądają zasady, no i za chwilę wrócimy. No i troszeczkę słów na temat tej gry, czy co mi się w tej grze podoba, a co nie. Także zapraszam Was. Okej, jesteśmy przy stole, czas omówić zasady Łowców Kryształów. Jak widzicie, troszeczkę nam to miejsca zajmie, to rozłożenie gry. Musimy też przygotować się na duży stół. I co tu znajdziemy? Planszę, główną można tak powiedzieć, planszetkę, na której będziemy zaznaczali postęp gry oraz położymy karty artefaktów, które gracze będą mogli zdobywać. Poniżej mamy kopalnię, gdzie rozmieszczamy zgodnie z zasadami kryształy losowo. Zaczynając od poziomu 1, 3, 6 i 10, pozostałe leżą zakryte w pobliżu. Powyżej tej planszetki znajdziemy tutaj taką piramidę naszych najemników, których będziemy mogli zdobywać podczas gry. Tutaj również zaczynając od poziomu 1, 2, 3, 4 układamy w ten oto sposób i pozostałe karty umieszczamy w pobliżu każdego rzędu, tak aby móc łatwo je dokładać. Następnie zanim przystąpimy jeszcze do tego, musimy wybrać 4 frakcje z 6 możliwych w grze. Pozostałe karty z niewybranych frakcji lądują do pudełka. Nie będę brał udziału w grze. Następnie gracze będą wybierali losowo jedną z frakcji, które biorą udział w grze. Taką kartę umieszczają przed sobą i otrzymują totem tej frakcji, które trzymają przed sobą. I na koniec dobierają karty, czyli biorą 2 karty ze stosu poziomu 1 najemników i poziomu 2 jedną kartę, czyli mamy na początku 3 karty startowe. Więc przejdźmy teraz do omówienia zasad. Gracz w swojej turze będzie miał do wykorzystania 3 fazy. Fazę początkową, fazę akcji i fazę porządkowania. W fazie początkowej gracz będzie mógł aktywować wszystkie swoje artefakty i lidera, jeżeli takiego posiada, jeżeli posiada takie artefakty. Jeżeli gracz posiada artefakt, czyli będzie posiadał jedno z tych kart, które zdobędzie, jak je zdobywać, za chwilę Wam powiem, będzie ona wsunięta pod frakcję gracza, będzie mógł taki artefakt aktywować. Oczywiście na początku rozgrywki tego nie mamy, ale te artefakty dają nam naprawdę sporo, warto w nie inwestować. Jeżeli gracz ma lidera, czyli w jego bazie znajduje się przynajmniej jedna karta najemnika i jest ona ostatnią kartą na wierzchu, może on aktywować tą akcję. Czyli jeżeli gracz miałby taką sytuację, mógłby aktywować tego najemnika z poziomu 1, aby móc po prostu wziąć sobie fioletowy kryształ o wartości 1, jeżeli taki by był. No niestety nie ma, nic by tutaj nie zrobił. Oczywiście też na początku gry tego nie posiadamy. Co dalej? Następuje faza akcji, czyli taki główny aspekt tej gry. Gracz będzie mógł tutaj wykonać 2 różne akcje, bądź też przejąć bazę przeciwnika, co jest bardzo, bardzo ciekawe w tej grze. Należy pamiętać, że gracz musi mieć limit na ręce. Jest to 7. Jeżeli pozwalają na te zasady, może on to złamać, ale zawsze pamiętajmy, musimy mieć na koniec swojego ruchu 7 kart. Co się dzieje w fazie akcji? W fazie akcji mamy do dyspozycji 4 akcje. Rekrutacja najemnika. Mamy fedrowanie kryształu, czyli wydobywanie tych kryształów. Zdobycie artefaktu, bądź też użycie umiejętności najemnika. Jak wygląda rekrutacja najemnika? Jest to bardzo prosta akcja, czyli gracz, aby zdobyć najemnika poziomu 1, nic nie musi zagrywać. Jest to jego akcja, bierze on po prostu jednego z tych 4. Oni są darmowi. Co się dzieje, jeżeli chcemy zdobyć tego wyższego najemnika z wyższym poziomem? Tu już musimy zagrać kartę.
Jeżeli chcemy zdobyć najemnika z poziomu drugiego, musimy zagrać z ręki najemnika z poziomu pierwszego i kładziemy taką kartę przed siebie, nie do bazy. Do bazy te karty przeniesiemy później. Na razie kładziemy je tutaj przed sobą i zdobywamy takiego najemnika, biorąc go na rękę. Jeżeli chcemy na przykład zdobyć z czwartego poziomu, no to musimy zagrać najemnika z trzeciego poziomu. Bardzo prosta akcja. Jeżeli chcemy zdobyć kryształ, no to tutaj już gracze muszą zagrać karty, kilka nawet kart, jeżeli chcą zdobyć jakiś konkretny kryształ o dobrej wartości, ale muszą zagrać, są warunki, muszą zagrać karty najemników w kolorze zdobywanego kryształu oraz wartość tych najemników musi być równa bądź wyższa niż wartość samego kryształu. Czy gracz na przykład chciałby zdobyć taki brązowy kryształ o wartości 3, musiałby zagrać taką kombinację, czyli zagrać dwóch brązowych najemników o wartości 3. Ten kryształ zabiera, a najemników umieszcza w dowolnej kolejności, to już w zależności od gracza, na swoje zagrane karty, czyli tak jak tu widzicie, jedna na drugie, tylko tak, aby było widać nazwy tych kart. Gracz będzie mógł również skorzystać z totemu. Jeżeli gracz posiada totem w kolorze zdobywanego kryształu, może zapłacić o jeden mniej niż wymaga to kryształ. Dalej mamy kolejną akcję, to zdobycie artefaktu. Artefakt zdobywamy poprzez podobnie jak kryształ, tylko tutaj musimy zagrać już dowolnych najemników, aby ich wartość była równa bądź też większa od wartości takiego artefaktu. Taki artefakt wsuwamy i musimy zdecydować, czy wsuwamy go w ten sposób, czy w ten, w zależności, którą akcję chcemy mieć do dyspozycji. To jest też bardzo istotne i w zależności od tego, co się dzieje w grze, należy odpowiednio wybrać. Co się dzieje, jeżeli zdobywamy artefakt, czy też na przykład taki kryształ z takim wykrzyknikiem żółtym, to nas informuje, że przesuwamy o jeden poziom taki znacznik zawalenia kopalni. W zależności od liczby graczy ten poziom jest inny. Jeżeli gramy w dwie osoby, poziom siódmy kończy nam grę. Jeżeli gramy w cztery osoby, jeżeli dojdzie do dziewiątki, wtedy zawala się kopalnia i kończy się gra. Co gracz może jeszcze zrobić z kartami na ręku? Może zagrać takiego najemnika przed siebie i wykorzystać jego akcję, która jest tutaj opisana. Zagrywamy, wykonuje on tą akcję przypisaną do danego najemnika. Ostatnią taką możliwością zamiast wykonywania tych akcji jest możliwość przejęcia bazy. Aby przejąć bazę, gracz musi najpierw wybrać bazę, którą chce przejąć, prawda? Czyli przypuśćmy, ten gracz niech ma takie oto karty w swojej bazie. Następnie właściciel tej bazy zabiera lidera, czyli wierzchnią górną kartę na rękę, a gracz, który przejmuje bazę, dobiera karty z tej bazy po kolei, oczywiście patrząc na limit kart na ręce, czyli bierze, zabiera temu graczowi karty, czyli pustoszy jego bazę, czyli bardzo fajne przyjmowanie kart, zdobywanie kart, bardzo mocna, negatywna interakcja. Potem, jeżeli to zrobi, zabiera totem frakcji w kolorze tego lidera, którego posiadał gracz. Miał lidera brązowego, więc otrzymuje brązowy totem i tak jak mówiłem, totemy pozwalają nam obniżać koszty wydobycia kryształów. Następnie przychodzi faza porządkowania, czyli tak jak mówiłem, gracz przenosi wszystkie zagrane karty do swojej bazy. Jeżeli w bazie jest więcej niż 7 kart, takie karty usuwa, następnie dokłada odpowiednio w puste pola karty, jak i kryształy. I przechodzimy do kolejnego gracza. Gra się kończy, tak jak już mówiłem, kiedy zawali się kopalnia, czyli taki znacznik dojdzie do konkretnego pola. Wtedy co się dzieje? Gracze będą podliczali punkty. Będą podliczali punkty za zdobyte kryształy
czyli to, co znajduje się na kryształach, czyli w tym wypadku tutaj 3 punkty, tu dostaniemy 6 punktów. Na niektórych kryształach występują symbole frakcji. Co to nam daje? Jeżeli uzbieramy odpowiedni komplet symboli, czyli na przykład uzbieramy 6 różnych symboli na tych kafelkach, otrzymamy aż 21 punktów. Za na przykład 2 różne symbole otrzymamy 3 punkty. Artefakty też dają nam jakieś punkty na koniec gry, więc warto też wziąć pod to uwagę. No i gracz, który zdobył jak najwięcej punktów, wygrywa grę. Łowcy kryształów. Bardzo przyzwoity tytuł polskich autorów i od razu wam powiem, że naprawdę udany tytuł. Naprawdę tutaj autorzy dali nam sporo mieszankę fajnych mechanik. Nie jest to może nic tam za bardzo odkrywczego, ale te zazębienia się tych mechanik fajnie to skomponowali, to wszystko super się zgrywa i fajnie się gra. Co nam się w tej grze podobało? Przede wszystkim zbieranie tych kart, czy takie kolekcjonowanie kart, bo musimy zbierać odpowiedni zestaw kart o wartości konkretnej tych najemników, żeby móc na przykład zdobyć artefakt, bądź też zdobyć kryształ. Te też kryształy musimy wydobywać odpowiednich kolorów, czy też z odpowiednimi symbolami, dające nam odpowiednie punkty. To nie jest takie bezmyślne te kopanie tych kamieni. To też to jest istotne. Tak samo pozyskiwanie nowych najemników nie może być za bardzo takie niechlujne. Musimy odpowiednio zbierać tych najemników. Oczywiście starać się zdobywać tych najemników o wysokich wartościach, bo oni naprawdę sporo nam dają. Możemy wykorzystywać tych naszych najemników, wykorzystując ich zdolności. To też jest bardzo fajne. Ten najemnik nie jest tylko po to, żeby wykopać i zdobyć najlepszego innego najemnika, ależ również ma jakieś tam zdolności, które pozwalają nam wykonać akcje przypisane do tego najemnika, co naprawdę zwiększa tutaj regrywalność, zwiększa możliwości gry. Naprawdę jest fajnie. Co jest bardzo ciekawe w tej grze, co odróżnia tę grę od innych gier podobnego typu, czyli zabieranie kart innym graczom, czyli podkradanie najemników z bazy przeciwnika. To jest bardzo fajne, czyli możemy kogoś okraść z najemników i szybką jedną akcją możemy zdobyć naprawdę sporo ciekawych kart, także musimy cały czas obserwować naszych współgraczy, co oni tam zbierają, jaką bazę zaatakować, których najemników oni mają, jakich kolorów, jakich wartości, tak abyśmy zdobyli odpowiednią ilość tych najemników, żeby móc na przykład wykopać naprawdę jakiś konkretny kryształ. Co jest też fajne w tej grze, bardzo istotne jest też kolejne zagrywanie kart przez graczy. Czyli jeżeli zagrywamy karty, karta na kartę i ta ostatnia da nam możliwość, żeby ta karta została liderem w kolejnej rundzie, w kolejnej turze. I dzięki temu możemy na początku każdej kolejnej rundy wykorzystać tę kartę jako lidera i skorzystać z tej akcji. To też jest bardzo istotne, czyli musimy też odpowiednio układać te karty, odpowiednio w odpowiednim momencie zagrywać karty, tak aby wierzchnia karta była przydatna nam w kolejnej rundzie. Też zdobywanie artefaktów jest bardzo ważne i umiejętne je rozmieszczenie, czyli albo umieszczamy je z lewej strony bazy, albo z prawej, w zależności w co bardziej chcemy iść, czy bardziej w inną stronę, tu jesteśmy bardziej skłonni zrobić to, jesteśmy bardziej pewni zrobić tego, czy może coś innego. Także to już jest decyzja do końca gry, więc musimy być tego pewni i to jest bardzo fajne. To też powoduje, że ta rozgrywka będzie za każdym razem inna. Także naprawdę Łowcy Kryształów nam się pod względem rozgrywki bardzo podobały. Jeżeli chodzi o wygląd gry, jest bardzo ciemna ta gra, troszeczkę przyciemna, wszystko takie jest szare, bure, czarne, troszeczkę mało czytelne. Myślę, że mogliby tam troszeczkę jakichś jaśniejszych elementów tutaj dodać podczas fazy produkcji i byłoby to bardziej czytelne, ale to taki mój minus, takie moje się czepianie do tej gry. Jeżeli chodzi o skalowanie gry, granie w dwie osoby, gram w dwie, trzy czy cztery jest ok, ale polecam w to grę zagrać większą ilość osób. Wtedy naprawdę dużo więcej się dzieje, jest więcej przeciwników, więcej baz do obrabowania,
szybsza, dynamiczna moim zdaniem rozgrywka, te ruchy nie są jakieś może długie, jeżeli gramy naprawdę z jakimiś myślicielami, którzy naprawdę spowalniają tę rozgrywkę, no to sobie odpuśćmy, ale naprawdę kolejne kolejki przebiegają bardzo, bardzo szybko. W dwie osoby jest dość luźno, w dwie osoby mamy takie większe wyczucie innego gracza, bardziej możemy go kontrolować, jest bardziej spokojniej i nie ma takiej presji przez innych graczy. Tutaj po prostu jesteśmy z innym graczem jeden na jednego i po prostu spokojnie możemy sobie kontrolować, za bardzo tego takiego odczucia zabrania tych kart nie poczuję. Także Łowcy Kryształów, naprawdę udany tytuł. Filip Miłuński i Jan Zalewski wykonali bardzo fajną robotę. Życzę im, żeby kolejne gry były tak dobre jak ta, a nawet lepsze. My Łowców Kryształów serdecznie polecamy, bo gra naprawdę zasługuje na to, żeby w tą grę zagrać i dać jej naprawdę szansę, bo no, grało się no, bardzo fajnie w tę grę. Nam się podobało, od nas gra 8,5 na 10. Także na dziś to wszystko. Zapraszam Was na kolejny odcinek na kanale Board Games TV. To oczywiście komentujcie, lajkujcie, subskrybujcie, róbcie co tutaj trzeba, a my będziemy wrzucać kolejne filmiki.